Cześć wszystkim maniakom StarCrafta 1 oraz StarCrafta 2. Z tej strony przemawia do was, jak zwykle, wasz komentator Z. Mam dla was dzisiaj paczkę klanu Nevermind. Naprawdę, naprawdę spoko klanu, jednego z właśnie z klanów sceny StarCrafta 2. Wysłali mi tutaj bardzo fajną paczuszkę, którą z miłą chęcią wam tutaj pokażę. Pierwsze... Znaczy może nie pierwsze, tylko po prostu Best of 5, pierwsza gra Best of 5 wewnętrznego turnieju właśnie klanu Nevermind. Walka o trzecie miejsce pomiędzy Felu, który gra tutaj jako Protoss o kolorze niebieskim. Jego przeciwnikiem jest Aiko, także członek klanu o kolorze zielonym jest jego Protoss. Już buduje tutaj pierwszego pylona. Więc wielkie yo dla tego klanu, wszystkich klanów generalnie na scenie StarCrafta 2, dzięki którym właśnie ta cała scena się rozwija. Jak tu przed chwilą powiedziałem, goście z Nevermind, link do ich strony powinien być na dole. Mają otwartą rekrutację, jeśli dobrze pamiętam. Także wspomagają tutaj całą scenę. Zresztą właśnie po prostu będąc wspomagają tą całą scenę. No i oczywiście wspomagają Dylar Kappa, który już niedługo będzie. Więc także wielkie yo dla nich za to. Mamy tutaj oczywiście PvP na Shakura z Plateau. Co można powiedzieć? Od razu to, że gracze znajdują się bardzo blisko siebie. Może będzie miała miejsce jakaś agresja ze strony tych skałek. No i zaraz zobaczymy. Jak na razie Felu od razu wykorzystuje jedną z cech tej mapy, jaką jest bardzo wąska rampa. No może bardzo, tak relatywnie wąska rampa. Znajdująca się tutaj na wejściu do jego naturala. No i zobaczymy, czy może będzie to One Gate Expand, czy coś w tym stylu. Może za chwilę zobaczymy tutaj Cybernetic Core. Tymczasem Aiko, jego gateway jest już prawie skończony, także tutaj łapie za asymilator, więc jak na razie chyba nie będzie tutaj za bardzo starał się expować. Może za chwilę, może będzie to także rodzaj jakiegoś Two Gate, Three Gate Expand, czy może Two Gate Robo, czy coś takiego. Felu jak na razie w ogóle nie złapał swojego gazu, co od razu sugeruje nam właśnie, że będzie ekspował. I Forge jednak, jest to Forge. Za chwilę pewnie postawi tutaj jakieś dwa działka, może tutaj, tutaj, czy może nawet tutaj. Bardzo, bardzo fajnie byłoby ekspansję. Tymczasem mamy na minerały, żeby postawić tego Nexusa. No i widać tutaj One Gate Core w wykonaniu Aiko. Jak na razie nie będzie decydował się na żadną ekspansję. Skautuje za to swojego przeciwnika dosyć dokładnie. Mamy tutaj już jednego zelota. Bardzo wszystko, bardzo, bardzo fajnie. Czy Felu będzie decydował się na XP? Chyba tak, ponieważ posiada już ponad 300 minerałów. Więc tak jak mówiłem, One Gate Expand. Tymczasem drugi gateway jest już budowany u Aiko, który jak na razie tej ekspansji no nie widać, żeby robił. Interesujące, może Aiko będzie decydował się na jakiś rodzaj bardzo szybkiej agresji w stronę swojego przeciwnika, widząc, że ten chyba właśnie będzie decydował się na ekspansję. Tymczasem ma miejsce anulowanie fotonkanona oraz wybudowanie go w zupełnie innym miejscu. Także interesujące, tutaj troszkę zabudował to przejście. Szczerze powiedziawszy, no wolałbym tego kanona w tym miejscu, ponieważ tutaj akurat jeden zelot jest w stanie to zablokować, gdzie tutaj mamy troszeczkę przejścia. Jednakże, jeśli chodzi o PvP, nie jest to aż tak krytycznie ważne. Felu tymczasem oczywiście buduje już swojego kolejnego, a mam na myśli drugiego Nexusa, trzeci, nie przepraszam, chciałem powiedzieć trzeci gateway, ale jednak jest to Robotics Facility, czyli Two Gate Robo. To jest build, który będzie tutaj uskuteczniał Aiko. Bardzo fajny, ponieważ po pierwsze, otwierając standardowym otwarciem, uzyskuje się dosyć mocną ekonomię. Po drugie, taki two-gate robo jest dosyć bezpieczny. Można wybudować wcześniej większą ilość jednostek, zdecydować się właśnie na ten dosyć szybki warp gate. No i Robotics Facility jako trzeci budynek produkcyjny jest relatywnie szybka na tyle, żeby nie być tutaj opóźnionym, jeśli chodzi o technologię. Feru jeszcze dodatkowe dwa kanony. Jest to jakiś sposób na bronienie swojej ekspansji, zwłaszcza kiedy nie posiada się zbytniej ilości wojska, jak na razie tutaj widzimy tylko jednego zelota. Trzeba jednakże uważać, żeby za dużo tych kanonów nie pobudować, ponieważ no, są one po prostu drogie, mogą troszeczkę opóźnić. Aiko posiada już swój Robotics Facility i buduje Robotics Support Bay, jak tu zresztą zauważyłem, wy zapewne też, jest tutaj ten Robo Bay budowany. Felu złapał już swój pierwszy gaz, ma tutaj także dwa dodatkowe gazy, które budują się w swojej ekspansji, no i czyżby też jakiś Robotics Facility, może za chwilę to zobaczymy. Jak na razie wygląda na to, że posiada jedynie jednego zelota, cały czas na jednym zecie, może czuć się jeszcze przez chwilkę bezpieczny ze względu właśnie na te fotonkanony, które posiada.
chociażby, chociaż myślę, że tutaj jakby decydował się Aiko na Forgate'a, no to byłoby dosyć nieciekawie, jeśli chodzi o niebieskiego Protosa. Aiko buduje już swojego pierwszego kolosa. Jak na razie nie widać, żeby wymyślał Extended Thermal Lens, to no, ten upgrade jest bardzo, bardzo drogi. Więc może jeszcze chwileczkę tutaj poczekamy. Czyżby decydował się tak, że na zaekspowanie wygląda na to, że niedługo będzie miało to miejsce i już przygotowuje swoje siły do obrony tej strategicznej pozycji. Felu swoją ekspansję już posiada, jeśli spojrzymy na ilość probów, 33 kontra 28, zaczyna powoli wysuwać się do przodu właśnie, jeśli chodzi o ten przychód. Bardzo dobrze dla niego, ponieważ za chwilę pewnie będzie mógł dostawić sobie większą ilość budynków. Widzimy tutaj Cybercor oraz kolejne gatey są dobudowywane. Jak na razie dwa, czyżby dobudowany był trzeci? Wygląda na to, że jeszcze nie. Bardzo fajnie zabudowuje się tutaj także kanonami, tylko po to, żeby być odrobinkę bardziej bezpiecznym. Oczywiście, tak jak mówiłem, na tej mapie duża ilość fotokanonów w naturalu, no to jest właśnie coś, co powoduje, że przeciwnik może czuć się bardziej przekonany o tym, żeby atakować z tej strony. No i chociażby tutaj jeden ten kanon byłby bardzo dobry. Tymczasem te kanony zaczynają atakować skałki, co także jest bardzo interesujące. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. Może Felu będzie decydował się na jakiś rodzaj ataku. Właśnie. Aiko tymczasem Extended Thermal Lens jest już prawie wymyślony. Czy posiada już Kolosusa? Dokładnie tak, posiada jednego kolosa, drugi jest budowany z tego, co widzę. No i Aiko myślę, że mógłby znaleźć troszkę miejsca chociażby na jednego obserwera, żeby zobaczyć, co robi jego przeciwnik. Felu tymczasem Robo Facility oraz, cóż tu jest, Twilight Council jest tutaj budowany. Czyżby wchodził tutaj w jakieś może charge loty razem z tymi kolosami? Naprawdę bardzo dobry mix. Charge na zelotach, których posiada się dużo właśnie w związku z kolosusami, to jest świetny po prostu upgrade. Aiko, jak na razie cały czas te dwa gatey, dopiero teraz chyba decyduje się na ekspansję. Dokładnie tak, ten Nexus buduje się już tutaj już troszeczkę. No i zaraz zobaczymy Felu Robotics Bay. Robotics Facility także buduje pierwszego obserwera, o wiele wcześniejszego niż Aiko, który rozpoczyna niszczenie skałek. Czy te skałki po drugiej stronie zostały zniszczone? Nie! Mają jedynie połowę życia, więc Felu troszeczkę może po prostu zmienił zdanie, jeśli chodzi o ten rodzaj ataku. W każdym razie Aiko, jego skałki są także już w połowie zniszczone, dobudowuje większą ilość gate'ów. Tymczasem plus jeden Felu jest już skończony, wymyśla plus dwa. Plus 2 na kolosach, bardzo fajny upgrade. Plus 2 generalnie, bardzo fajny upgrade. No i czy będziemy widzieć charge loty? Za chwilę to zobaczymy. Felu plus 2, tak jak mówiłem. I widzę tutaj na tym, jest to Dark Shrine. Oraz ogromna ilość gate'ów jest budowana. Dokładnie 5 gateway'ów jest budowanych. Naprawdę bardzo interesująco się tutaj szykuje. Oczywiście obaj gracze pominęli early game. Nie decydowali się na atakowanie. No i zaraz zobaczymy. W co tutaj, czy Aiko będzie decydował się na agresję? Zastanawiam się, co zrobi, kiedy zobaczy zniszczone do połowy skałki. Może także pomyśli, że jego przeciwnik chce go zaatakować z tego wektora. No i byłoby to naprawdę, naprawdę interesujące, gdyby obaj przeciwnicy spotkali się tutaj na samym środku. I w momencie, w którym chcieliby tak troszeczkę tutaj zaskoczyć swojego przeciwnika. No wygląda na to, że zaskoczyliby siebie nawzajem. Tymczasem Aiko swoim Extended Thermal Lens atakuje. Zastanawiam się, czy nie wiem, dlaczego nie podchodzi kolosami, ponieważ one mają większy zasięg od tych działek i spokojnie mógłby je zaatakować. Może przestraszył się właśnie tych skałek, że zostały w połowie zniszczone. W każdym razie mamy tutaj stalki, mamy zety, mamy kolosy. Dosyć interesujący miks jednostek, bardzo taki, można powiedzieć, funkcjonalny. Także jeśli by wymyślony został tutaj charge, na razie tego nie widać. Dopiero plus jeden wymyśla Aiko, jego przeciwnik już prawie skończył plus dwa. No i czy mamy tu jakąkolwiek ilość jednostek? Jak na razie trzy darki oraz tutaj ustawione w znak, nie wiem za bardzo czego, cztery pylony oraz trzy stargate'y są tutaj budowane. Naprawdę, naprawdę interesujące. Ogromna ilość gate'ów. Mamy tutaj jednego z probów, który stara się tutaj jechać. Zastanawiam się tutaj, czy będzie decydował się na jakiś rodzaj scoutu. Chyba tak, no ale niestety nie będzie mu dane, ponieważ mamy tutaj ogromną ilość zelotów. No i na szczęście tutaj te zeloty dla tego proba, na szczęście, nie mają charge'a. No i teraz pytanie brzmi, co zrobią obaj gracze? I tu już mamy odpowiedź. Mamy Templar Archives. Nieczęsto widuje się to w PvP. Ze względu na to, że głównie PvP składa się z kolosów oraz zelotów i stalkerów.
Zeloty znajdują się blisko, bardzo blisko twojego wojska, więc rzucanie sztormów na twoje wojsko nie jest preferencyjne. Kolosy są, można powiedzieć, to takie odporniejsze na sztormy, ale o tym za chwilę, ponieważ mamy, jeśli dobrze widzę, 8 darków, które wpadają tutaj. Gdzie jest jakiś obserwer? Wygląda na to, że jak na razie nie ma tutaj żadnego, no i atakowany jest w tym momencie tutaj Aiko. Znajduje się w troszeczkę dziwnej sytuacji. Gdzie jest ten obs? Za chwilę chyba powinien tutaj przylecieć, nie za bardzo widzę. Jest tutaj obserwer, no i spokojnie Aiko będzie w stanie się wybronić przed tymi darkami. Jakże niezadowolonymi z tego, że umierają. No i niestety tutaj kosiarze zostali odparci. Dark Templary, jedne z ulubionych jednostek jednego z moich TP, którego tutaj Devasa serdecznie pozdrawiam. W każdym razie Felu wymyślał już także plus jeden na armor. Jest dosyć aktywny, jeśli chodzi o upgrade'y. Bardzo, bardzo ważna sprawa w PvP. Ze względu na to, że ma się podobną ilość jednostek, a ten krytyczny upgrade może właśnie przesądzić o wygranej. Sztorm jest wymyślany także charge obu graczy. Bardzo fajna decyzja, jeśli chodzi o obu graczy. Posiadając dużą ilość zelotów, będą w stanie właśnie skapitalizować na posiadaniu tego upgrade'u. Zwłaszcza, że tutaj Felu, budując zapewne większą ilość templarów, będzie posiadał dużo zelotów. No i mamy podwójną ekspansję, jeśli chodzi o niebieskiego Protosa. Bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Jest tutaj także pylon, którym Aiko będzie pewnie starał się warpować jakieś jednostki. Nie wie on chyba nawet jeszcze, że te ekspansje zostały zbudowane, ponieważ nie widziałem tutaj obsa, który leciałby właśnie na te ekspansje. Dokładnie tak. Jak na razie Aiko... przepraszam bardzo, w momencie, w którym to mówię, chyba Aiko będzie decydował się na jakiś rodzaj ataku. No i zaraz zobaczymy, czy będzie może starał się wpaść w naturala swojego przeciwnika, czy może raczej właśnie w te ekspansje, tak może troszeczkę na ślepo postara się je zaatakować. Za chwilę to zobaczymy. Za chwilę zobaczymy, co będzie miało miejsce. No i szczerze mówiąc, mamy tutaj kilka darków, ale zostaną one szybko zniszczone ze względu na to, że Aiko posiada spokojnie tutaj te swoje obserwery. No i musi troszeczkę uważać, czy ten dark zostanie zniszczony. Nie, uratował się. No i ma miejsce w tym momencie agresja. Aiko atakuje swojego przeciwnika. Tutaj atakowane są te działka właśnie za pomocą kolosów, które niczym rivery ze StarCrafta 1 zadają duże obrażenia tym wieżyczkom. Mamy tutaj jednego zelota, który zapuścił się troszeczkę zbyt daleko, no i Felu w tym momencie czuje ogromną presję, nie posiada zbyt dużej ilości jednostek, ma High Templary, ma Sztorma, no i zobaczymy, czy będzie w stanie się przed tym obronić, podczas gdy Aiko swoimi charge lotami wpada w naturala swojego przeciwnika, niszczy dosyć dużą ilość budynków. Mamy tutaj jednakże jeden Sztorm, drugi Sztorm, świetny na te centry, naprawdę bardzo, bardzo fajnie zdążyło one jednak rzucić 3 force fieldy, odgradzając maina od naturala, co może okazać się, że będzie bardzo, bardzo ważne. Tymczasem Felu z tego jednego bardzo uszkodzonego pylona jest w stanie warpować jednostki. No i ten atak rozpadł się bardzo, ale to bardzo szybko. Aiko, 4 stalkery są tutaj już zwarpowane. No i jak na razie Aiko zaczyna troszeczkę lagować za swoim przeciwnikiem, który posiada już kolejną ekspansję, a jeszcze jedna chyba już także jest wybudowana. Dokładnie tak, budowane są kolejne proby. 3 aż proby są budowane, 70 probów kontra 40. Naprawdę ogromną ilość probówek posiada tutaj Felu, który starał się wejść do bazy swojego przeciwnika. Niestety trzeba mieć zaproszenie, no i tutaj ten bramkarz w postaci Kolosusa, no na pewno odstraszy tutaj tych dresiarskich niebieskich zelotów firmy Adidas. Aiko tymczasem traci swoje 4. Wow! O mój Boże, Felu po prostu na wszystko rzuca Sztorma, nawet na swoje własne jednostki. Całkiem mocny tutaj Felu chyba się wydaje. W każdym razie ogromna ilość gate'ów, jeszcze więcej jest budowanych. Wow, Felu naprawdę po prostu buduje ogromną ilość gate'ów. Bardzo, bardzo interesujące. Głównie siły warp gate'owe właśnie w połączeniu z tymi High Templarami mogą się okazać bardzo, ale to bardzo mocne. 70-80 probów, naprawdę tutaj nie skąpi minerałów na proby Felu, posiada ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Nawet tutaj transferował, widać, że nastąpił dobry transfer tych probówek. Felu posiada wszystkie 4 ekspansje w dobrej saturacji. 3 ekspansje, bo tutaj ten main właśnie już minerałów nie posiada. No i czy będzie miała jakaś konfrontacja na środku? Dokładnie tak. Felu może troszeczkę taki dziwny miks jednostek, ale zobaczymy, może będzie miał jakieś dobre sztormy. Zaraz zobaczymy jeden lub dwa z nich, czyżby nie było zbyt dużej ilości energii. Dokładnie tak, te High Templary w ogóle nie mają energii ani na jednego sztorma. Te w zasadzie już te 3 sztormy rzuciły, no i Felu straci wszystko, co tutaj posiadał. Jednakże ledwo, ponieważ Aiko pozostały także niewielka ilość jednostek.